Jak mam ci pomóc? Help me! Help me! Pomogę ci! No cześć, witam, kolejny odcinek Geometrii Dasha. Dla mnie to początek streama i prosta mapa na dzień dobry. Industrial Escape by... Nie dam rady przeczytać tego niku. Jest to kolejna mapa, jak poprzednio, z listy Alesion. Listy, która mi się do tej pory bardzo podobała i chcę kontynuować robienie tych map. Zobaczymy, czy uda nam się tę listę skompletować, patrząc na to, co jest na samym dole. Tymczasem Industrial Escape na początek streama, na rozgrzewkę. A... jako, że to nowy odcinek, jeśli wy też chcecie mi coś podrzucić, to zapraszam na naszego Discorda. Let's go Industrial Escape, high object count. To jest to, co lubię. Intrusion detected. Bo zaczynamy z grubej rury. Meziu, przestań kupować rzeczy. Chyba, że chcesz wydać pieniądze i nic za to nie mieć. Mam tu faktycznie skoczyć? Victim's Entrance. Dobra, ja idę lewą stroną. Okej. Siema, Alesion. Zginę. A, jestem backgroundem tu. Nie wchodzi ze mną w jakieś większe interakcje. Dobra. Nie podoba mi się ten zamysł. I podoba mi się to, jak to jest zrobione. What? What? A, to jest jumper. Dobra, okej. A? Okej. Dobra, tam zginę. W sensie wrócę do punktu wyjścia. Nie jest dobry pomysł. Let's go. Let's go right. Meziu! Tłumaczyłem, jak to działa. Przeczytaj ten opis. Checkpoint. Ale ładny ten checkpoint, ten... No, fajne to. Help! Jak mam ci pomóc? Co ja mogę robić tymi strzałkami? Help me! Help me! Pomogę ci! Łap! No łap! Czemu nie łapiesz? Czy ja muszę złapać ten kryształ? Niezmiernie mi przy... O Jezus Maria! Biedny! Chcę złapać kryształ! Dobra, dam ci ten kryształ, może to ci pomoże. Tak też cię kocham, fajnie, fajnie, że się udało. Co teraz? O! Dzięki ziom! Przydało się. Ej, yo, listen! Ej, yo, listen! Jak wczoraj na tej ostatniej mapie. Thank you, mate. That's appreciated. Dobra, zmieniłem tryb. Spoko. Ej, jakie tło! Ej, to już jak zamek Bowsera, serio. Z tymi przeszkodami. No weź, że czaruj szybciej, no. Jomuś, ja ci pomogłem, a ty tak czarujesz, jakbyś chciała, nie mógł. Mogę tam wejść na górę? Dobra, ale tam chyba muszę iść. A co będzie, jak pójdę w prawo? Ej, nie wiem, gdzie mam... Gdzie jest... Gdzie naprawdę mam iść, a gdzie... Ale śmiesznie.
Miałem do czynienia ze Spelunki, tak. W sensie wiem co to za gra, grałem w nią przez chwilę. Nie przeszedłem chyba całej. W sensie nie wiem jak tam się przechodzi całą, ale grałem w nią tylko chwilę. Dobra, bo ja nie wiem czy teraz idę dobrze. Czaro, czaruję, czaruj. O, no, ładnie wyczarowałeś. Aha. To jest kolejny checkpoint. Gdzie wy poszliście tam, w tym pomieszczeniu w góry? Chyba dobrze poszliście. O nie, zamknięte. Co mam zrobić? A może żeby to strzeliło do drzwi? Jest. No. Strzelaj. Nice. Dobra, gdzie my trafiliśmy? Kill them all. Have no mercy. Dobra, mocne. I wanna be... A widziałem, tak, wysyłałeś mi screeny za wanna be the guy. Tego faktycznego. Szkielet dostarczyć? Dobra, zejdźmy tu. A nie mogę zejść. Ja nie mam access denied. Czemu? Bomba. O! Zburzyło się. Jezu, goni mnie! Pchaj! Pchaj! Meziu, nie bądź taki mądry. Bo jak ty szukasz luk w prawie, to ja swoje też znajdę. Wow, 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 bomba. O! Ale fajnie. Czemu wy to już kupujecie? Ej, nie mogę wyjść stamtąd. Ej, a przesunąłeś sobie skrzynkę? Fajnie. Dobra. Boom! Headshot! Ale jak wyda wszystkie punkty teraz, to nie będziemy musieli nic oglądać. No co się dzieje z tymi asetami? Halo, asety! Co jest? Zbugowały się! Aha! Zbugowały się, świetnie. No co jest? Dobra, nie bugujcie się, jeszcze jeden tylko. Jeszcze jeden wybuch potrzebuję. O! No i to już muszę spełnić. A, mogę tym kręcić, ale fajnie. Dobra, git. Oj.
Nie to chciałem zrobić, ale... Ciekawe. Tak, no ja zbugowałem tę grę, przykro mi. Czarek jest naćpany. Security. To nie potrzebuje kluczyka, co? Dobra, let's go. Ja nie wiem, co ja robię, ale jest ładna ta mapka, więc... Więc chyba git. Tam jest jakiś zły pan. Czy ja mogę tego złego pana jakoś stamtąd wziąć? O! Dzięki, Czaro! O nie, ja się zmieniłem w złego pana. Czy to gum nie zabija? Tak? A to gum nie zabija? Nie. Nie wiem, co to robi. Co? Aha! Okej. Tylko teraz tak. Czy coś mnie tu zmniejszy? Bo jestem duży ogólnie, to jest problem. Wait, what? Czemu muzyka się restartuje za każdym razem, jak zmieniam fizykę? To mnie zabija. Tego się spodziewałem akurat. Dobra, dobra. Fioletowy kwadrat do przycisku. O matko, bo jak ja zmieniam grawitację, to kwadratem poruszam. Ale jestem głupi. Dobra, okej, okay, już kumam. To była moja wina bardzo, no. Tego w ogóle się nie zorientowałem, że tak robię. O nie, czy ja to zrestowałem? Nie, nie zrestowałem tego. Jest. Nie zorientowałem się w ogóle, nie. O fuck, dobrze. Ale mi to kiepsko idzie, ja cię zunę. Nie! W lewo! Tej grawitacji teraz potrzebuję. Tej potrzebuję, no. Nie w tę stronę! Nie! Ja nie mam. Ale hit, dzięki za pomoc, bo bym się nigdy nie domyślił, nie? W ogóle, bo ja nie patrzyłem kompletnie na tą rzecz, co tam była. Ja chciałem się tam dostać, a nie pomyślałem w ogóle, że to może zadziałać w taki sposób. Dobra. I teraz na prawo. No debil przecież, no debil no. Fajna zagadka bardzo. Naprawdę bardzo fajna. Dobra, mam klucz. Idziemy w takim razie. Tu. In open! Great. Ta. Czemu to się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Na. Dobra. O. Co? Czemu to się wydarzyło? Ja nic nie... Halo, nie wcisnąłem nic. No ci dam na. Dobra. Tak. To jest bezpiecznie. Dobrze. Aha, to będę musiał jednak kliknąć, żeby nie zginąć. Dobra. Tutaj znowu będę musiał kliknąć, żeby nie zginąć. I to w miarę tak sprawnie. Dobra. Nie, nie musiałbym kliknąć. Chyba mnie to blokuje na tyle, że nie muszę kliknąć. Mogę po prostu do góry. Tak. Dobra. Aha, i to teraz tak i potem przesunąć się jakby, dobra. Po co ja to niebieskie mam kliknąć? A, portal, to ma dużo sensu.
Ja nie wiem czemu, ale czasami brzmisz jak Mandzio. Co? Czemu akurat jak Mandzio? Znaczy... To jest fun fact o mnie w takim razie. Jak zdarza mi się, że jak dużo kogoś słucham, to łapię jego naleciałości, taki styl mówienia. Bardzo często tak mam z moimi kolegami, jak się z nimi widzę jeden wieczór, a już znam ich style mówienia, to potem na jakiś czas się przełączam. Mam takiego jednego typowego, który ma taką naleciałość językową, że każde zdanie kończy jakby zawyżonym tonem. I to mi się bardzo udziela. Więc jak na przykład dużo oglądałem Gimpera z rzędu, bo znowu zaczął wrzucać kiedyś tam na kanał Zagrajmy z Gimperem, bo tam czasem lubiłem sobie go posłuchać, albo w serii Heroes z Ignacym, to faktycznie zdarzało mi się mówić jak on, więc możliwe, że oglądając ostatni odcinek albo dwa mniej więcej, coś od Mandzia złapałem. Bo nie wiem, czy wiecie, czy kojarzycie mniej więcej, ale ostatnio się pojawiło znowu. Tylko miałem patrzeć, co jest na tych monitorach. Co to jest? Co to jest za dźwięk? Bierz ten nóż. Dobra, nic tu nie musiałem zrobić, po prostu stąd wyjść. Przyciski, wciśnijmy. Czy to będzie walka z bossem? To wygląda jak walka z bossem. Ty no, wściekam jakiegoś bossa, jak nic, słuchajcie. Nie? Mister Kostka. No a co mam ci zrobić? Nie mam innego wyboru. I'm warning you. Op. Moja śmierć była przewidziana w mechanice tej gry. Industrial Escape. Bardzo przyjemny poziom. Bardzo przyjemny poziom właśnie tak klimatycznie. Ostatnio często gram takie poziomy, które... okazują się być bardziej wymagające. I mimo, że są lekko klimatyczne, to bardziej opierają się na ilości kolców i trudnych skoków. Więc miło czasem obejrzeć i zagrać w taki poziom, który bardziej wyróżnia się swoim layoutem, aniżeli poziomem trudności. I że faktycznie taki wyróżniający się layout posiada. A jednocześnie był to poziom wykorzystujący podstawowe mechaniki Geometry Dasha, bez żadnych wymyślonych mechanik, czego na przykład Pawciu nie znosi. Więc fajny level. Dzięki, Aleshion. Dobry level na tę listę. No i kolejna już mapka, Switchy Escape by Tamtix. Kolejna mapka, oczywiście, standardowo z tej listy, którą już wcześniej wam przedstawiałem. Jeśli wy dla mnie coś macie, to oczywiście po raz kolejny zapraszam was na Discord z dużą przyjemnością. Tymczasem Switchy Escape, Medium Demon, let's go. Znowu level, nie można zwykłego levela zrobić. Nie można. Jak ja mam grać level, to lepiej, żeby taki nie był. Tu się rzecz dzieje. Jak trzymam strzałkę do góry. Ale to będzie bolało. O Jezus. Ale to będzie bolało, dobra. Fajnie. Podoba mi się. O nie, popsułem. Dobra. za bardzo to przemyślałem. Jak ja mam tu gówno grać, klikając w myszkę? O Jezu, tak.
Ja widziałem, jak Pawciu leci i z mojej perspektywy tak jakby leciał przez aset, więc myślałem, że spoko. O jest, co ja robię? Wiem, co robię. Problem mój jest taki w tej mapie, że tutaj trzeba przytrzymać, a nie wcisnąć. I to mnie zabija bardzo często, bo zazwyczaj to było po prostu wciśnięcie. Ja już się przyzwyczaiłem trochę. Dobra, smoko. No. Nice. Śmiesznie. O Jezu, ale śmiesznie. O matko, ale to będzie zabawne. Aj, no przecież... Wydawało mi się, że już byłem. Kurde. Plus ekranik streama. Serio i to wszystko na telefonie? Wow. O, udało się. A, przytrzymać spację. Jest za dużo przycisków. Kurde, no. Czemu mam akurat z tym skokiem taki problem? God damn it. No już nie wytrzymię. I'm out. Powinienem puścić i poleciałbym do góry? Szlak. Na jakimś kolcu, którego nie widać. O nie! Zaśmiałem się. Dobra, jestem. Udało się. Dobra. O, przytrzymać, nie wcisnąć. O, ten skok będzie dobry. Dobra, spoko. Będzie... Mam ochotę się wydrzeć. Dobra. Żeby podskoczyć i wcisnąć. Dobra. O nie! Tam też był kolec. Czemu ja go nie zauważyłem? Dobra. Czyli puścić, wcisnąć, puścić. Nie, wcisnąć, puścić, wcisnąć. No! Mój mózg tego nie pojmuje. No i Pawciu to pokazuje, że moje podejście, że gracze Geometry Dasha umieją tylko wciskać spację. Co ja zrobiłem? Aha, dobra, no w sumie to nie było tak oczywiste, no. Co ja zrobiłem? Jump. No. Git. Okej. Okay. Chciałem zobaczyć, w jakim tempie będę leciał. What? Spacja mi przerwała? Może się po prostu walnąłem o ścianę. No shit. O Jezu, to wszystko jest ciągiem. Ha, o matko. O matko. O ma...
Nie ten przycisk. Spację miałem wcisnąć jeszcze raz. Ja, ale mnie to zamęczy. No, trzymałem spację cały czas. Nie no, teraz puściłem. No czemu puszczam W? Nice! Udało się. Sztos, dobra. O, tu jest koniec. O. Tam. U. Wieża włamaniowa. O, kolce na suficie też są. Serio? Naprawdę? Serio? Dobra. Jeszcze raz. No, no. Jump. Jump. Jump, jump. O, nie to. Nie spację. Dlaczego spację? Gram po prostu jakbym miał 30 lat. Ja nie wiem. Ale mnie kosztuje skupienia ta mapa. Naprawdę, jestem w szoku. Ach. Za wcześnie puściłem. Ale to jest właśnie, to ona strasznie miesza w głowie, bo... Masz dwie rzeczy, które muszą być wciśnięte albo puszczone, nie? Skok i góra. Dobra, muszę wcisnąć, a potem puścić. Dobra. O, ja tu zginę po prostu, tak? Okej. Nie ma tak, że się zatrzymam. Aj, dobra. To już jest do zrobienia. Jak raz to zrobiłem. Często tak mam. Że potrzebuję coś raz zrobić, żeby to potem replikować. Bo jestem bardziej człowiekiem kserokopiarką. Nie rozumiem tego. Nie mogę tu podskoczyć. Czyli muszę skoczyć idealnie tak, żeby mnie to wypchnęło. Potem złapać się tego, puścić przycisk. O Jezus, dobra. No i zignorowałem w ogóle wszystko, co dalej. Dobrze mnie wystrzeliło i tyle. O matko. Ajajaj. Yes! Strzałunia, man! Ej, no dobry poziom. Dobry poziom, a to dlatego ten poziom był dobry, że ta mechanika różniła się od tych pozostałych, dzięki za GGsy, które grałem w ten sposób, że one robiły taki numer, że jak się wcisnęło skok, to coś się działo, czy jak się ścisnęło ten specjalny przycisk, bo to zależy od poziomu. Coś się działo, a ta mapa stwierdziła, dobra, ja to podniosę poziom wyżej i trzeba ten przycisk przytrzymać, a to dawało dużo większą potrzebę koordynacji palców na klawiaturze, co postawiło całkiem ciekawy challenge, podobało mi się, naprawdę fajnie.